parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie odbył się charytatywny koncert kolęd pod hasłem Sportowcy Dzieciom. Głównym organizatorem koncertu był ksiądz prałat Bogdan Kaczorowski oraz przewodniczący Rady Powiatu w Lubinie Krystian Kosztyła. Zbieramy pieniążki na chore dzieci ze Ścinawy i z gminy Ścinawa, bo jest jedna dziewczynka z miejscowości Ręszów, to jest na terenie gminy, a także jeden chłopczyk z Lubina. Po prostu na cele związane z ich leczeniem, z rehabilitacją. W środku w kościele są ich stoiska, można zobaczyć, co danemu dziecku jest, na co choruje, jak się leczy, ile wymaga wkładu to, żeby to dziecko było zdrowsze. To nie jest pierwsza edycja tego koncertu charytatywnego. W tamtym roku zrobiliśmy pierwszy taki koncert charytatywny przy współpracy ze stowarzyszeniem Równe Szanse w Ścinawie, które zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, i tam zbieraliśmy ogólnie na podopiecznych tego stowarzyszenia. I tam jedną z grup występujących był właśnie zespół Odry Ścinawa. Bardzo podobało się wystąpienie zgromadzonej wtedy publiczności i postanowiliśmy, że w tym roku zaangażujemy więcej sportowców do tego koncertu charytatywnego. Ćwiczyliśmy wcześniej, nie jest tak, że nie jesteśmy przygotowani. Podczas koncertu wystąpiło kilka grup sportowych z naszego regionu, m.in. piłkarki ręczne MKS Zagłębia Lubin wraz z trenerem Bożeną Karkut, piłkarze KGHM Zagłębia Lubin wraz z członkami ścinawskiego FC Zagłębia oraz członkowie ścinawskiej grupy Nordic Walking, aby pomóc chorym dzieciom, zaśpiewali kolędy. Mi towarzyszy wszędzie i jest też takim motorem dla mnie w życiu, więc stąd też ten pomysł Sportowcy Dzieciom, znaczy pomysł oczywiście jest u ludzi, którzy społecznie działają w Ścinawie, no ale generalnie ludzi, którzy związani są ze sportem, ale również chcą zaśpiewać, nieważne jakie mają warunki głosowe, tak? Ważne, że ich to cieszy i chcą to zrobić i przede wszystkim wspierać dzieci niepełnosprawne. Naszym sercom, umysłom wielką radość, bo miłość jest największa, Bóg jest miłością i pragnie zamieszkać również i z nami. A dzisiaj szczególny dzień już przepowiadają nasi, mówiąc o tym, że serce jest ważne, a my mamy dzisiaj sportowcy dzieci. Przepraszam za ten sportmen i sportowcy dzieciom. Będziemy jako klub śpiewać tutaj dwie kolędy. Miejmy nadzieję, że jedna to będzie szlagier, oj maluśki, maluśki, a druga to pójdźmy wszyscy do stajenki. W śpiewaniu charytatywnym to po raz pierwszy, prawda? Tu zostaliśmy zaproszeni przez przewodniczącego Rady Powiatu Krystiana Kosztyłę, żeby uczestniczyć. Oczywiście przyjęliśmy to z ogromnym chęcią i zaangażowaniem też trenowaliśmy, bo to jest śpiew charytatywny dla dzieci tutaj z tego regionu i jeszcze z Lubina wiem, że to jest jedno dziecko chore. No takie coś, no to jak to odmówić? No tylko śpiewać, albo biegać, albo grać w piłkę. To są dzieci, które też by chciały, no, tak jak ja, pobiegać, tak jak inni, pograć w piłkę, czy karate, czy w rękę, czy jeszcze w co innego. Na pewno by każde te dziecko, no ich marzeniem jest, żeby być zdrowym. No to ja sądzę, że każdy na pewno, do kogo by się zwrócili, to by się zgodził śpiewać tutaj dla nich. Nie odpowiedziało na zaproszenie księdza prałata Bogdana Kaczorowskiego,
Tak, to na pewno zupełna nowość dla mnie i podejrzewam dla moich koleżanek z drużyny również. Ale chciałam tutaj podkreślić, że nasza trenerka ma piękny głos, lubi śpiewać, także liczymy tutaj na nią podczas tych dwóch kolęd. Mam nadzieję, że będzie się podobała. Przede wszystkim uważam, że to jest świetny pomysł zaśpiewania dla dzieci. Fajna akcja charytatywna, sportowcy dzieciom, dlatego bardzo miło nam, że możemy tutaj gościć. Mam nadzieję, że częściej będą takie spotkania, inicjatywy, tym bardziej jeśli chodzi o chore dzieci. Mamy dwie kolędy, Gdy śliczna panna i Lulaj że Jezuniu. Przygotowania były takie, że każda z nas w domu dostała tekst i w domu samemu się uczyłyśmy śpiewania. Teraz miałeś taką próbę generalną i powiem szczerze, że bardzo fajnie nam wyszło. Mam nadzieję, że na żywo przed dziećmi, przed ludźmi, którzy się tutaj zbiorą, fajnie wypadniemy i będziemy zadowolone. Wiadomo, na co dzień mamy treningi, trenujemy ciężko, mamy mecze, jutro nas czeka bardzo ważny mecz, ale oczywiście znajdziemy na pewno kilka godzin czasu dla dzieci przede wszystkim. Od razu przystałyśmy na to zaproszenie, nie było kręcenia nosem, z uśmiechem przyjęłyśmy to zaproszenie. Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród osób, które chciały wspomóc potrzebujących. Słuszna inicjatywa, bardzo potrzebna. Będą śpiewać kolędy sportowcy, różne grupy społeczne. Nie zawsze możemy się podzielić pieniędzmi, ale czasami możemy coś zorganizować, żeby w ten sposób jakby oddać troszeczkę serca dla tych ludzi niepełnosprawnych. Inicjatywa z trzech miar słuszna. Sportowcy w ten sposób chcą pokazać, że nie tylko potrafią grać w piłkę nożną, w piłkę ręczną, czy jakieś walki sportowe, natomiast też potrafią coś od siebie dać dla innych ludzi. Przygotowujemy się też tak do piątych walentynkowych integracyjnych mistrzostw Nordic Walking w Cinawie 16 lutego i przy okazji mamy też próby taneczne i przy okazji tej próby mieliśmy też próby śpiewania kolęd z naszą grupą. Te próby, w tych próbach pomaga nam pani Dorota Krężel, która na co dzień jest nauczycielem muzyki w gimnazjum publicznym w Cinawie. No i tak, spotkaliśmy się dwa razy, dzisiaj jeszcze przećwiczyliśmy sobie w kościele, chociaż próba może niezbyt udana, ale jak jest nieudana, to znaczy, że pójdzie dobrze. My akurat zaśpiewamy taką piosenkę bożonarodzeniową Jest taki dzień, a druga kolęda taka wesoła z Narodzenia Pana. Tutaj jednogłośnie wszyscy jakby kierowani celem, na który, z okazji którego jest organizowany ten koncert, bardzo chętnie włączyli się do tej akcji, do tego koncertu, do uczestnictwa w tym koncercie, no i wspierają nas dzisiaj i będziemy mogli usłyszeć, jak śpiewają najpopularniejsze polskie kolędy.
każda taka inicjatywa to jest dobry pomysł. Czy jest to koncert charytatywny, czy są to zawody sportowe, tak? Czy jest to wycieczka, czy jest to w jakiś sposób forma aktywności, która będzie wspierać osoby niepełnosprawne i która będzie, dzięki której będziemy mogli pomóc ludziom, to chyba jest najważniejsze, żebyśmy podawali tą pomocną dłoń właśnie ludziom, którzy najbardziej tego potrzebują. Dzisiejszymi gwiazdami tutaj tego koncertu charytatywnego są piłkarki ręczne Zagłębia Lubin, które mocno wspierają naszą akcję, trzymamy za nie kciuki, kibicujemy tu w kościele i oczywiście na meczach, więc i dziękujemy oczywiście z góry tutaj społeczeństwo ślinawskie, dziękuję, że mogliśmy je tutaj, możemy je tutaj gościć. Ponad 4 tysiące złotych udało się uzbierać podczas charytatywnego koncertu w Ścinawie dla chorych dzieci z miasta gminy Ścinawa oraz Lubina. Fundusze zostaną równo podzielone między dzieci, na które zbierano pieniądze i przekazano na ich indywidualne konta.